Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Tutaj konferencjerzy przedstawiali, że jesteś też oczywiście medalistką mistrzostw Polski, ale brakuje Ci medalu złotego. Tak. Czy to ten rok? No mam nadzieję, że ten rok będzie szczęśliwy. Marzy mi się ten złoty medal. No będę się starać grać jak najlepiej. W każdych mistrzostwach Polski zawsze mi czegoś tam zabrakło. Gdzieś dobry start miałam, czy dobrą grę środkową, potem coś podupadało. No mam nadzieję, że wnioski dobre wyciągłam i w tym roku uda się powalczyć o to złoto. Już tyle razy spotykałaś się ze swoimi koleżankami tutaj z reprezentacji. Czy coś specjalnego przygotowałaś na te mistrzostwa? Nie musisz mówić, posunięć po kolei. Coś przygotowałam specjalnego, no bo wiadomo, znamy się bardzo długo, znamy się bardzo dobrze. Wszystkie turnieje drużynowe, nie mamy przed sobą tajemnic takich debiutowych, też sobie czasem pomagamy. A mistrzostwa polskie charakteryzują się tym, że musimy ze sobą teraz powalczyć, więc no coś mam przygotowane, ale nic nie będę zdradzać. No wiadomo, wiadomo. Jeszcze jedno takie pytanie. Tydzień temu zakończyły się lotto indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach klasycznych, grali panowie. I tam grano systemem pucharowym. Co osądzisz o tym systemie? To ja się cieszę, że taki system nie został wprowadzony w Mistrzostwach Polskich Kobiet. Ja jestem za tym, że jak jest 10 zawodniczek, żebyśmy grały między sobą. Bo tak naprawdę w tym systemie pucharowym dyspozycja dnia, jedna słabsza partia może wyeliminować nawet potencjalnego kandydata do złota z całych mistrzostw. Więc ja się cieszę, że Mistrzostwa Polski gramy systemem każda z każdą. Dobrze, bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Dzięki. I złotego medalu. Dzięki. Dzień dobry wszystkim. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No proszę Państwa, zakończyły się mokate indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet, także wyłoniliśmy mistrzynię Polski w szachach na 2020 rok. A tą mistrzynią drugie miejsce, czy tu jakaś pomyłka, Karina Cywka? Otóż nie, moi drodzy, znowu dramaturgia, znowu emocje, znowu było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, także ponad 1000 osób oglądało tą transmisję dogrywkową około godziny 19:20. Do dogrywki doszło dlatego, że dwie zawodniczki miały po 6 punktów, także Klaudia Kulon, która prowadziła przez cały turniej i Karina Cywka tutaj dogoniła ją i obie zawodniczki zgromadziły 6 punktów. Regulamin stanowił w ten sposób, że kolejnym kryterium, jakie między zawodniczkami tutaj decydował, był bezpośredni pojedynek, a że zawodniczki zremisowały ze sobą, to też zaplanowano dogrywkę. Tutaj akurat ten system dogrywkowy mi się kompletnie nie podobał, muszę powiedzieć szczerze, ponieważ to było zaplanowane nie tak jak u panów, że na przykład gramy dwie dogrywki w szachach szybkich, czyli 15 minut plus 10 sekund. Jeżeli jest 1-1, to gramy dwie kolejne dogrywki w szachach błyskawicznych, czyli tam chyba jest 5 plus 3. Jeżeli tutaj znowu jest 1-1, to gramy Armageddon. To było jakoś tak dziwnie zrobione, że zawodniczki mimo takiej samej ilości punktów grały dogrywkę tylko dwie partie. I jeżeli ta dogrywka byłaby 1-1, to wygrywała Klaudia Kulon, bo miała większą liczbę zwycięstw. Coś mi tu nie gra, coś mi tutaj nie pasuje. To albo gramy dogrywki do samego końca, łącznie z Armagedonem, albo tych dogrywek nie gramy i bierzemy po kolei punktację, czyli nie wiem, bezpośredni pojedynek, Berger, czy też liczba zwycięstw. To jest jakieś takie dziwne, niespójne. Wydaje mi się, że to nieprzemyślane. Powinno się to jakoś tam lepiej zorganizować. W każdym razie regulamin tak stanowił, tak do tego trzeba było się dostosować. Taka krótka ocena zawodniczek po kolei. No myślę, że Klaudia Kulon mimo wszystko może być w pewien stopniu zawiedziona. Znaczy, myślę, że medal srebrny brałaby w ciemno przed turniejem, bo tak naprawdę no, była długi okres przerwy i tak naprawdę nie było wiadomo, kto w jakiej formie jest, no, ale po 6 rundach miała 5,5 punktu. Myślę, że decydująca tutaj dla niej była porażka z Patrycją Waszczuk. No, była murowanym kandydatem do złotach po tych 6 rundach, a tu nagle pstryk, przegrywa z Patrycją, z debiutantką, która no, po prostu ją zastopowała i w kolejnej rundzie jeszcze raz przegrywa, też wcale to nie była jakaś, tak nie były złe partie. No z Joasią Majdan myślę, że tam było na pograniczu nawet wygranej. No i w ostatniej rundzie Klaudia spotkała się z bardzo mocną zawsze Moniką Soćko i tutaj dziewczyny zremisowały.
Tak naprawdę w ostatniej rundzie walczyły trzy zawodniczki o złoto. Jako pierwsza skończyła Joanna Majdan, która zremisowała tutaj z Julią Antolak. Taka bardzo szybka partia poprzez powtórzenie posunięć. Joasia Majdan była załamana w studio, po prostu nie mogła przeżyć, że nie widziała takiego ruchu goniec B5. No i tam doszło do takiej nieciekawej pozycji, musiała powtarzać, także miała pewny już brązowy medal i nawet mogła się przesunąć wyżej na miejsce drugie lub też pierwsze, w zależności od tego, co dziewczyny zrobiły. Po drodze jeszcze zremisowała Karina Cywka z Honoratą Kucharską, także Jasia już złota mieć nie mogła i na samym końcu właśnie zremisowały Klaudia Kulon z Moniką Soćką, także no Jasia myślę, że mimo wszystko jest zadowolona z brązowego medalu. Jasia brąz i dwie dziewczyny tutaj stanęły do złota. Krótka ocena pozostałych zawodniczek, no myślę, że z tego tutaj zestawu od czwartego miejsca do dziesiątego najbardziej może być zadowolona oczywiście Honorata Kucharska, Honia. Naprawdę bardzo dobry debiut, 4 punkty na 9, tych porażek nie było za dużo, dużo remisowała i przyrost rankingowy aż 68 punktów. Pozostałe zawodniczki no raczej tutaj na minusie, no jakieś tam małe straty, także tutaj myślę, że troszeczkę poniżej swoich możliwości, poniżej swoich oczekiwań. No Klaudia na plusie, Karina na plusie i Joasia na plusie. Także moi drodzy, teraz zaproszę Was do zobaczenia właśnie partii dogrywkowych, także będą to dwie partie 15 minut plus 10 sekund i naprawdę były tam niezwykłe emocje, także oglądajcie do samego końca. Zapraszam. A więc dogrywka, ogromne emocje, przyspieszony czas, na pewno tutaj ogromny stres, zawodniczki też przemęczone, przecież to tyle dni tych intensywnych treningów, przygotowań, analiz, wizyt w studio, a tu jeszcze trzeba się spiąć i zagrać dwie bardzo dobre partie. Klaudia Kulon w zdecydowanie lepszej sytuacji, ponieważ wystarcza jej wynik 1-1, żeby zostać mistrzynią Polski, no ale po drugiej stronie też doświadczona Karina Cywka. Także obie zawodniczki, dla obu zawodniczych była jedna rzecz pewna, nie miały jeszcze nigdy złotego medalu, także ani Klaudia, ani Karina, ani trzecia Jasia nigdy złota nie zdobyły, także tutaj została przerwana taka bodajże na internecie pisali 14-letnia hegemonia zawodniczek, które no w końcu pojawiła się nowa osoba, która zgarnęła po prostu złoto. Nie była to tym razem ani Monika Soćko, ani Jolanta Zawadzka, ani Iweta Rajlich, czy też Joanna Dwarakowska, czy Marta Zielińska. No, ktoś musiał odebrać ten złoty medal. No i wystartowały. Początek partii był taki w miarę spokojny, tutaj Klaudia Kulon oddała parę gońców za dwa bardzo dobre skoczki, z kolei Karina miała dwa gońce, z którymi za bardzo nie było wiadomo co zrobić. W partii nastąpiło goniec bije na D4, wieża bije na D4, wieża bije D4 i tutaj pierwszy taki fragment, gdzie Klaudia mogła tak naprawdę przychylić szale na zwycięstwa na swoją stronę. Zagrała posunięcie E bije na D4, takie naturalne, no przecież nie chcemy grać przeciwko pionkowi wolnemu. Okazuje się, że zdecydowanie lepszą opcją jest C bije D4, ponieważ ten pionek jest wolny, ale jest to pionek bardzo słaby. Jeżeli zauważymy, że nie ma posunięcia B5, bo jest po prostu bicie w przelocie, no to ten pionek wystarczy do niego podejść, tu zaatakować go i zdobyć. Jeżeli nastąpi posunięcie C3, to atakujemy go jeszcze raz, żeby wymusić ruch. Pionek się rusza, król idzie na D2 i po królu E6 bardzo dobre posunięcie skoczek C3, który blokuje króla. No i też chcemy zlikwidować gońca i przejść w wygraną końcówkę. Także tutaj jakby Klaudia zagrała ten wariant, to myślę, że byłaby bliska zwycięstwa. Po E bije D4... król E7, przy czym ten goniec, tutaj zwróćmy uwagę, że wszystkie pionki ustawione na białych polach, także to nie jest dobra sytuacja, ponieważ ograniczają one gońca, no goniec co prawda może je bronić, ale jeszcze drugi element, który powoduje, że ta końcówka jest lepsza dla białych, to pionki zdwojone, po prostu tak jakby Klaudia miała pionka wolnego więcej na linii D. Król wychodzi, król czeka, król podwyższa się, goniec na C6 i tutaj taką fajną ścieżkę. Wcześniej ten król stał tutaj, także on tutaj tup, przytuptał sobie, a za chwilę się okaże, że on w ogóle wejdzie na pole H6. Także skoczek H3 robi miejsce, skoczek musiał się teraz ruszyć, skoczek G1, goniec wrócił, król na F4. Goniec A4, tu widzimy ustawienie z kolei pionków nie przeszkadza czarnemu gońcowi się przyporuszać, ale goniec też nie może ich atakować. Także to jest taka no, niewdzięczna rola, że ten goniec ma dużo przestrzeni, a żadnych konkretów. Skoczek F3 przyda się na tamtej stronie i skoczek na E5. Grozi zbicie na F7. Pionek został obroniony, król na G5.
Król na e6, tutaj trzeba oczywiście uważać na widełki, ale to jest proste do zauważenia. Król na h6, także Klaudia ciśnie przeciwniczkę, próbuje tu jakoś obejść, zagrać król na g7. Przy czym po królu f6 ten król został taki troszeczkę tutaj stłamszony. To była kolejna szansa na to, żeby tą partię wygrać. Trzeba było zagrać posunięcie skoczek d7 szach. Po król e7 zagrać skoczek na b6, to jest idealne pole dla skoczka, ponieważ no coś z tym gońcem trzeba zrobić. Jeżeli na przykład goniec się ruszy na tą stronę, no to spada pionek c4. Jeżeli goniec z kolei pójdzie tutaj, no to możemy zagrać sobie posunięcie król na g7. I no jakiś ruch czarne muszą zrobić i wpychamy się na pole f6 z jakimś takim planem zagrania d5 w kolejnym ruchu. Klaudia tego nie zagrała, zagrała posunięcie król h7 z myślą może taką, żeby tutaj próbować jakoś obchodzić. Przy czym trzeba zawsze w końcówkach pamiętać, czy przeciwnik ma kondrgę. Tutaj tą kondrgą jest właśnie ten słaby pionek f. Tego pionka możemy tak naprawdę oddać. To jest bardzo dobra wymiana, ponieważ tego pionka za chwilę odbijamy. Także f4. Jeżeli przeciwnik by to przyjął, to po zbiciu król się podwyższa, król zbije i przede wszystkim, jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, to zwróćmy uwagę, że też jest bardzo groźne posunięcie g5 i po hg wypuszczanie tego pionka do promocji. Także trzeba po prostu na to uważać. Klaudia na to nie zareagowała, zagrała posunięcie król h6, tutaj troszeczkę pokiwała głową, że nie bardzo jej ta pozycja pasuje. Miała bardzo dobrą przewagę czasową i chyba tej przewagi czasowej no, nie wykorzystała tak w 100%. Grała szybko, ale może tak nie w 100% dokładnie. FG, goniec na e6, król z powrotem na h7, goniec na d5 czeka, król na g8 i król ruszył. Oczywiście tego pionka tutaj na f7 brać nie można, bo jest król wraca i ten skoczek spada w tej pozycji. Po królu f5 następuje król na g7, król na e4 i tu się okazuje, że no, były całkiem dobre szanse czarnych na to, żeby pograć aktywnie. Tutaj oczywiście król musi pójść na e3 i musi w pewnym momencie wybrać, czy taka ścieżka otworzyć pionka c i go promować, czy taka ścieżka i otworzyć pionka h i go też promować. W partii poszło król na e3. Gdyby nastąpiło takie posunięcie jak król e7, to król wybiera na pole f2, król na d6, wisi goniec, goniec się rusza i po g4, no tak dosyć ciężko ocenić tą pozycję, tym bardziej, że zawodniczki na bardzo słabym czasie. Także po królu na e3 nastąpiło właśnie posunięcie skoczek na f7, król podszedł na pionka d3 i teraz to czarne mają pozycję wygraną. W szczególności, że Klaudia zagrała właśnie takie posunięcie skoczek h8, tutaj wszyscy się dziwili w studio, no czemu skoczek idzie na najgorsze pole na szachownicy? No, najgorsze, nie najgorsze, ten ruch dał szansę Klaudii wygrać, zostać mistrzynią Polski. Król bije c3 było dobre, król e5 było dobre i teraz co zagrać czarnymi, żeby wygrać? No, opcji jest naprawdę sporo, można zagrać tutaj, można zagrać tutaj, można zagrać tutaj, tutaj i tutaj. Można zbić pionka, no to czemu by tak wybierać takie puste pola, skoro można odejść ze zbiciem pionka. Okazuje się, że po król b4 wynik się odwraca. Karina Cywka przegrywa, po prostu ten skoczek jakimś cudem zdąży przyblokować pionka c. Zobaczcie to w wariancie. Gdyby poszło jednak posunięcie król b3, to po prostu ten skoczek nie zdąży, czyli oddanie gońca, pionek rusza, skoczek z pomocą, pionek rusza, skoczek f4 i widać, że brakuje jednego tempa, skoczek nie może się dostać ani na d3, ani na pole e2. A jeżeli zbijemy królem na pole b4, to jest dobre i po posunięciu c3 skoczek bije g6 jest dobre i po c2 Karina myślała, że po prostu tą pozycję wygrywa. A Klaudia myślała, że ta pozycja jest dla niej przegrana i zagrała na takie posunięcie, no mniej dokładne, zagrała posunięcie skoczek na e5. No i w tym momencie król poszedł na pole c3, król poszedł na pole e6, tutaj zawodniczka z Rybnika dorobiła hetmana i za chwilę wygrała tą partię. Bardzo ważny moment partii. Myślę, że ten moment będzie się ślił Klaudii przez no, wiele, wiele nocy. No mimo wszystko gratuluję, pięknie zagrałaś te mistrzostwa, no, no czasami tak bywa, no w blicu, tak jak Kacper Piorun powiedział, nawet, no, dzieją się cuda, nawet arcymistrzowie nie widzą matów w jednym ruchu, także to są emocje, to jest czas, o tym też musimy pamiętać. Gdyby poszło posunięcie skoczek na f4, to mistrzostwo Polski byłoby w rękach zawodniczki z Poznania, mieszkającej w Poznaniu, czyli Wielkopolanki. Zobaczmy, jeżeli jest promocja, no to po prostu skoczek zdąży. Są widełki, szach,
król odchodzi, no i bierzemy sobie hetmana. Jeszcze jest taka opcja, że po skoczek f4 na przykład jest jeszcze, no to już omawialiśmy, ale jeżeli nastąpi posunięcie król tutaj, to okazuje się, że ruchem wygrywającym, czego Karina z kolei nie widziała, jest posunięcie króla 4. Jeżeli nastąpi promocja, no to są znowu widełki, tym razem z tej strony. A jeżeli ta promocja nie nastąpi, tylko nastąpi jakiś inny ruch w stylu król d2, no to mamy skoczek d3, skoczek blokuje promocję i sami puszczamy pionka. Wygrana. No niesłychane rzeczy, naprawdę. Jeden ruch zadecydował o Mistrzostwie Polski. Oczywiście Klaudia miała szansę zagrać rewanż i tą partię, gdyby wygrała, no to ona zostawałaby mistrzynią Polski. Zobaczmy, jak to wyglądało w rewanżu, kiedy to Klaudia grała tym razem czarnym kolorem. No i partia rewanżowa. Tutaj Karina Cywka była w lepszej sytuacji, ponieważ no, przede wszystkim wygrała pierwszy pojedynek i miała biały kolor. Także tutaj mogła decydować o strategii, czy będzie grała raczej tak zachowawczo, na remis, czy będzie no, starała się wybierać takie systemy, które będą no, bardziej agresywne o cały punkt. No i tutaj w wywiadzie mówiła, że granie na remis zawsze się źle kończy, także granie na remis to jest równa się porażka. Także tutaj starała się grać no, tak jak gra zawsze, czyli grała po prostu o zwycięstwo. W przerwie między pierwszą partią a drugą, no Klaudia Kulon sprawdziła jeszcze, że w tej pierwszym pojedynku wygrywała po tym skoczku f4. Także myślę, że to też mogło mieć wpływ na ten pojedynek. Miała w świadomość, miała w głowie to, że no niestety ten, gdyby ten zagrała nie skoczek e5, a skoczek f4, to ona by została mistrzynią Polski, nie trzeba by ograć tego drugiego pojedynku. Także no, jak to czasami bywa, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Mimo wszystko ogromne gratulacje dla Klaudii za no, walkę i za to, co pokazała na turnieju. Zobaczcie, jak wyglądał ten drugi pojedynek między Kariną Cywką a Klaudią Kulon. Białe d4, skoczek f6, c4, skoczek c6. Nie wiedziałem, że to ma nazwę tango dwóch skoczków. Bardzo taka wdzięczna nazwa, można powiedzieć. Także zapamiętajcie, tango dwóch skoczków. Nie jest to żadna obrona dwóch skoczków, tylko po prostu tango, taki taniec. Skoczek f3, e6. Tutaj Karina mówiła, że widziała, że Klaudia Kulon grała ten system już wcześniej z Moniką Soćką właśnie w dziewiątej rundzie, także zdążyła sobie mniej więcej sprawdzić, co tutaj się gra. Z A3 wydaje mi się słuszne, jest to w bazie, ma to całkiem dobry procent, żeby tutaj uniemożliwić wyjście ewentualne gońcowi. Klaudia D6, skoczek C3, G6, no takie nietypowe ustawienie. Raczej we fianchetcie widzimy coś takiego, a tutaj no to taki bardzo specyficzny układ. Oczywiście tutaj czarne będą próbowały dojść do posunięcia E5. Także E4, goniec G7, goniec E3, roszada. H3 mi się tak średnio podoba, ale sprawdzałem w bazie, że jest to dobry ruch posunięcia. Posunięcie E5 zaczyna to troszeczkę przypominać obronę królewsko-indyjską i D5, po D5 w zasadzie jesteśmy w takiej obronie królewsko-indyjskiej. Przy czym tu jest taka jedna fajna opcja, którą Klaudia Kulon widać, że w głowie sobie przypominała, czyli ten wzrok taki gdzieś tam zawieszony, jak ktoś tak podnosi głowę, to znaczy, że szuka czegoś w myślach, tak to gdzieś widziałem w jakimś takim filmiku. Klaudia też mówiła w jednym z wywiadów, że współpracowała na tym turnieju z Aleksandrem Kumalą, który przygotowywał jej warianty i między innymi polecał ten system na pojedynek z Moniką Soćko. I tutaj faktycznie znała teorię, bo można grać posunięcie skoczek d4, e bije d4, goniec bije d4 i jest bardzo dobra odpowiedź ze strony czarnych, także skoczek na e4. Chodzi tutaj o to, żeby wykorzystać niedorozwój figurowy białych, zagrać też posunięcie wieża e8. Po goniec g7 narzuca się, że po prostu czarne zbiją tego gońca, ale wtedy jest hetman d4 i tutaj no, białe remis to mają w każdym z wariantów, tak to można powiedzieć. Po prostu stoją lepiej, na przykład jeżeli skoczek wróci na f6, można zagrać goniec z2, zrobić krótką i można dalej cisnąć przeciwnika. Okazuje się, że po posunięciu goniec g7 jest taki bardzo fajny ruch wieża na e8 i teraz oczywiście no, trzeba się jakoś tutaj zasłonić na tej linii e. Gdyby poszło goniec na d4, no to tak jak troszeczkę w obronie rosyjskiej, szach z odsłony, goniec e2, bierzemy hetmana i tutaj też oczywiście, jeżeli hetman się zasłoni, no to też bierzemy hetmana. No oczywiście to są takie podstawy. Także poszło posunięcie goniec e2, żeby ta wieża nie sprawiała problemów na tej przekątnej i nastąpiło król bije g7. Hetman d4, szach, hetman f6, hetman bije f6 i to mi się wydaje, że Klaudia Kulon miała w swoich notatkach, zagrała bardzo szybko, bardzo pewnie i wiedziała, że ta jej pozycja jest bardzo dobra. Król bije f6,
I tutaj po tych wymianach król oczywiście nie musi roszować, bo to końcówka. Goniec f5. Widzimy, że czarne z tego debiutu wyszły całkiem przyjemnie. Mają lepszego króla, aktywną wieżę. Goniec zawsze może też tu coś podziałać, może też wrócić na d7. Także na pewno zaskoczenie debiutowe tutaj zadziałało. Karina no, musiała grać na głowę, jak to się mówi. Goniec się wrócił na d7 i po posunięciu f3, no raczej nie tu, no bo co zrobić z tą wieżą? Kłopoty, jeżeli wieża pójdzie na drugą stronę, no to też pytanie, co robić z tą wieżą, tak, tutaj na posunięcie g5 myślę, że całkiem przyjemne jest posunięcie h4. Także po f3 automatycznie wieża Claudii zeszła na pole e7, nastąpiło h4, wieża z a na e8, zdwojenie wież, goniec na d3, żeby nie stracić gońca, h6, żeby nie dopuścić z kolei do posunięcia g5. Pamiętajmy, że w tym pojedynku Karinie wystarczał remis do tego, żeby została mistrzynią Polski, także wcale nie musiała tutaj cisnąć w tej pozycji, a Klaudia wprost przeciwnie, musiała zaostrzać, musiała robić takie ruchy, które powodują, że przeciwniczka się pogubi. Poszło posunięcie wieża z h na g1, no, a może wejdźmy po prostu do końcówki gońcowej, co wy na to? Już niedługo będzie w ogóle taki materiał na temat końcówek gońcowych i to jest taki przedsmak tego materiału. Po wymianie widzimy, że czarne dostają bardzo aktywnego króla i przede wszystkim wszystkie te najważniejsze pionki są na kolorze białym, czyli bardzo, bardzo słabo. Król wejdzie i teraz co tutaj zrobić, jak tego króla stąd wyganiać? No myślę, że ta pozycja jest po prostu przegrana. Także tutaj nie można niestety wymieniać tych wież. Za dużo pionków ustawionych na białych polach. Poszło wieża z h na g1. Król e5 zaczyna mieszać, król e3, f5 i tutaj bardzo dobra odpowiedź, nie gramy fg, tylko gramy właśnie posunięcie g5. Z tego względu, że po biciu, no przede wszystkim grozi mat, jeżeli się czarne zagapiam ruchem wieża h8, to jest po posunięcie f4, no i to by było no, piękne zakończenie tych mistrzostw. Nie było takiego ruchu, nastąpiło f4, ale ze strony czarnych i plusem jest to, że król się obniży, będzie musiał iść albo na d2, albo na f2, no raczej na e2 nie pójdzie, bo jest tutaj wieża, ale minusem jest to, że pionek g6 najprawdopodobniej spadnie. Także idzie, poszedł król na d2, król na d4, no i tutaj mamy kłopociki, można powiedzieć, bo grozi chociażby posunięcie wieża na e3. Poszło wieża na g2, żeby tutaj przykryć linię numer 2, żeby mieć szansę chociażby zbić gońcem na g6 i pchać tego pionka do przodu. Nastąpiło wieża e5, ten ruch ukierunkowany jest po to, że jeżeli nastąpi posunięcie, goniec bije na g6, to tego pionka tutaj odbijamy w ten sposób, że wieża g8, goniec wraca, bicie i czarne są po prostu lepsze, mają lepszą wieżę, mają lepszego gońca i lepszego króla. Ta końcówka wydaje mi się, że jest po prostu wygrana. Po wieży e5 poszło inne posunięcie, wieża na h1, przy czym wieża e5 też nie była najdokładniejsza, można było zagrać takie posunięcie goniec h3. Troszkę zrzucić tutaj wieżę na gorsze pole i po wieży na h2 goniec na f5. No tylko no to jest taki właśnie komputerowy wariant, w którym no, komputer widzi po prostu przewagę. Myślę, że mało kto z nas, z zawodników, zdecydowałby się na to, żeby mieć takie zdwojone pionki i przeciwnikowi robić takiego wolniaka. Okazuje się, że ten wariant ma sens, ponieważ no, ten wolniak to sam nie dojdzie do końca. A czarne tutaj mają niesamowitą aktywność, jakieś szachy tu, jakieś zbicia, jakieś szachy na e2. Także goniec f5 był dobrą odpowiedzią. Poszło wieża e5, wieża na h1, tak jak tutaj komentatorzy w studio mówili, że włączamy po prostu ostatnią figurę niegrającą i przede wszystkim zapobiegamy posunięciu goniec na h3. b5 ze strony Claudii, lepszą opcją było posunięcie goniec f5. I tutaj po wieży na h4, goniec d3, wieża bije, goniec na e4 się wraca. Po zbiciu. Wydaje mi się, że po prostu ta końcówka mimo wszystko jest lepsza dla koloru czarnego. Tutaj była jakaś tam szansa, żeby zamieszać, wykorzystać przede wszystkim aktywność króla, aktywność wieży. Te pionki tutaj mogą po prostu pospadać, zaczynając od pionka c4. Także b5 nieudana próba. Właśnie następuje mocne posunięcie wieża na h4. Wieża broni, następuje zbicie.
ale spada teraz ważny pionek G6, także tutaj Karina dosyć słabo operowała czasem, miała no, ogromny niedoczas w jednej partii, jak i w drugiej, ale grała dosyć pewnie, nie robiła jakichś grubszych błędów, także no, gratulacje, że potrafiła grać na takim niedoczasie. Goniec bije G6, wieża bije B5, wisi pionek, B4, A5, próba podważenia tego pionka i goniec na D3, wieża się wycofuje i tutaj Karina oczywiście pcha tego pionka maksymalnie do przodu, żeby ta wieża sobie odeszła i żeby nie broniła już pionka na F. Także bicie, posunięcie G7, wieża się... Wieża odchodzi, wieża F4, szach, król E5 i szach na E4. Po królu na F6 był jeszcze jeden szach i tutaj oczywiście pamiętajmy, że jeszcze raz powtórzę, Karinie wystarczał remis, także Klaudia tutaj no, no nie mogła tych ruchów powtarzać, jakbyśmy powtarzali te ruchy, no to jest remis. No i Mistrzostwo Polskie jest po prostu dla zawodniczki z Rybnika, czyli dla Kariny Cywki. Dlatego poszło posunięcie króla 7, przy czym ta pozycja po prostu jest pozycją przegraną. Szach. Goniec się zasłonił, no też dosyć kiepsko wygląda posunięcie król D8, niskie pasywne figury bez pionka, AB pozycja jest przegrana. Także tutaj gdzieś tego pionka Klaudia zgubiła, po posunięciu wieża E4 poszło goniec E6, tu spada figura na E6, pamiętajmy partia blicowa, obie zawodniczki miały już gdzieś około minuty, spadła figura, tu wydawało mi się, że po tych ruchach jeszcze właśnie po posunięciu D5, po szachu, po tym, że będą jakieś problemy, no bo nie widziałem, co z tym gońcem zrobić. Najlepszym odpowiedzią jest wieża D6, żeby zbić tego pionka, jest wygrana. No i tutaj zawodniczka z Rybnika znalazła też taką odpowiedź. Zagrała posunięcie goniec A2. Po szachu jest zasłonka, po zbiciu po prostu przechodzimy do takiej końcówki, która jest końcówką bezpieczną. Pionek B2 nic nie zrobi, po szachu tak i po tym spada pionek. I potem ostatnia szansa tutaj, gdyby, no nie wiem, się omskła ręka i poszło F4, no to faktycznie mistrzynią Polski byłaby Klaudia, bo szach to i szachmat na A1, no ale to są dziecinne maty, do których oczywiście nie dopuszczono. Także poszło posunięcia wieża C6, tutaj Klaudia Kulon złożyła broń, także mistrzynią Polski na rok 2020 Karina Cywka, także ogromne gratulacje. Warto podkreślić, Karina jedyna zawodniczka, która nie przegrała żadnej partii, grała równo, grała strategicznie, nie podstawiała, no i przede wszystkim ogromne gratulacje za Mistrzostwo Polski dla Kariny, jeżeli to oglądasz. No i tutaj też wszyscy wiedzą, że już za około miesiąc, może troszkę później, Karina też no, będzie powiększa rodzinę, także na tym turnieju gra miała podwójnie obciążone zadanie, ponieważ grała w 8 miesiącu ciąży, także no, no niesamowity wynik, tak jak chyba ta ciąża po prostu dodała jej sił i energii i no, spisała się wzorowo, także złoto ląduje u Kariny. No i tak jak było na początku mówione, przed turniejem przeprowadziłem taki krótki wywiad, no i zapytałem, czy to ten rok. No i tutaj Karina powiedziała, tak, to właśnie ten rok, także jak obiecała, tak zrobiła. Także ogromne gratulacje oczywiście dla wszystkich medalistek, dla Kariny Cywki, dla Klaudii Kulon też kawał dobrych szachów. Szkoda, że nie złoto, ale może za rok się uda. I dla Joasi Majdan, która no też myślę, że brązowy medal brałaby przed turniejem w ciemno. Także mistrzostwa, Mokate Mistrzostwa Polski za nami. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Teraz wracamy do normalnych nagrań. Już jutro kolejne nagranie na kanale, a jakie, no to zobacz sobie na moim kanale i pamiętaj oczywiście subskrybować kanał. Życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa, no i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.